Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Adam Zawada i witam wszystkich serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Nowa Nadzieja. Dziś widzimy się z profesorem Andrzejem Lange z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tematem dzisiejszego spotkania będzie tak naprawdę temat, mam wrażenie, najistotniejszy dla nas wszystkich, a tak naprawdę w jaki sposób powinniśmy sobie radzić z COVID-19, a zwłaszcza z tym nowym wariantem, słynnym już Omikronem. Ja zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach i mam nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim lepiej zabezpieczyć się przed tym jakże ważnym i trudnym wyzwaniem naszym, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Panie profesorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło, że pan Adam Zawada mnie tutaj przedstawił państwu, który jest tutaj głównym szefem Nowej Nadziei i pcha tą nową nadzieję na nowe polskie dobre drogi. To jest moje już trzecie spotkanie, a nawet czwarte w Nowej Nadziei związane z infekcją SARS-CoV-2, koronawirusa, który rozprzestrzenia się na całym świecie i w tej chwili jesteśmy na początku kolejnej fali. Ta kolejna fala pandemiczna, to znaczy sytuacja, w której większość z nas może zachorować albo zetknąć się z wirusem i szczęśliwie wyjść z tego cało, związana jest z wariantem koronawirusa, który nazywamy Omikronem. Jest to kolejny wariant i każdy z kolejnych wariantów lepiej adaptuje się do sytuacji, lepiej rozprzestrzenia się i lepiej walczy o swoje przetrwanie. Elementem niezwykle istotnym jest to, żeby fala Omikrona nie zabrała nas. Czym nas nie zabrała? Musimy się bronić przed tym wirusem, tak jak tutaj na tym pierwszym obrazie jest widoczne. Co to jest ten Omikron? Omikron jest to wariant specjalnej troski, ponieważ w miejscu, który wiąże się z komórką zainfekowanego osobnika, doszło do mutacji, czyli do zmian takich w budowie tego wirusa, że on może umknąć od dotychczasowej odporności, która wykształciła się albo z powodu, czy w następstwie szczepienia, albo przechorowania. Na tym zdjęciu widzą Państwo tutaj widok wirusa z góry i z boku, a żółte kropki to są miejsca zmutowane, czyli takie, które są inne niż były poprzednio. Ponieważ te miejsca zmutowane są tutaj, pokrywają się z miejscem wiążącym się z komórką gospodarza, to widać z tego, że blokowanie tego miejsca wiążącego się z komórką gospodarza może być mniejsze po doświadczeniu z poprzednich wariantów, ponieważ ten wariant różni się od tego poprzedniego. Ten niepokój, który jest odnośnie pandemii omikronowej, powoduje bardzo duże zainteresowanie społeczne, bo każdy walczy o swoje życie, ale również skłania do pewnych działań socjalnych, które wskazują, jak ważna to jest sprawa. Na zdjęciu widać tutaj premiera rządu Nowej Zelandii, która odwołała swój ślub z racji Omikrona i dbałości o to, żeby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się infekcji przez kontakt. Poniżej jest zdjęcie Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, który niestety płaci słoną cenę za to, że jego party urodzinowe odbywało się w czasie tak zwanego lockdownu. Co to jest ten lockdown? To jest po prostu staranie się utrzymania ludzi w małych skupiskach lub pojedynczo, ograniczenia relacji pomiędzy ludźmi, żeby w ten sposób kontakt człowieka z człowiekiem był mniejszy. Jeżeli popatrzymy się na mapę świata i tutaj kolorami zaznaczona jest proporcja tego wariantu omikronowego spośród innych SARS-CoV-2 wariantów do tej pory, któreśmy doświadczali, to widać z tego, im ciemniejszy jest kolor, tym więcej jest tego omikrona. Również w Polsce liczba przypadków, które stwierdza się, że zainfekowana została wariantem omikronowym, jest większa i z dzisiejszych
rannych informacji Ministerstwa Zdrowia wygląda na to, że 50% zakażeń związanych jest z tym, a nie poprzednimi wariantami. Czym się charakteryzuje ten koronawirus? Czemu ten koronawirus jest rzeczywiście tak rozpowszechniony na świecie, że daje radę wywołać kolejne fale epidemiczne? Mianowicie w filozofii wirusa, a filozofia ta ma prowadzić do obezwładnienia gospodarza, możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy, którymi ten wirus się posługuje. Czyli pierwsze, włamuje się do maszynerii biologicznej komórek gospodarza. Wykorzystuje maszynerię komórek gospodarza dla produkcji własnego białka, dla produkcji, dla replikacji, dla powielania się wirusa. Nie jest to unikalne dla koronawirusa, ponieważ jest to domena szeregu wirusów. Czy w ogóle wirusów jest to domena? W tym przypadku ta informacja genetyczna, którą wirus wprowadza do komórki, jest o tyle trudna do zapobieżenia, że ma szereg tam genów o tak zwanej otwartej ramce odczytu, czyli takie, które bezpośrednio wchodzą do tej maszynerii komórki, do rybosomów i produkcja białek biegnie natychmiast. I ta produkcja białek związana jest w bardzo istotnym procencie z produkcją peptydów, cząsteczek białkowych, które obezwładniają komórkę zainfekowaną. To obezwładnianie komórki zainfekowanej związane jest z upośledzeniem produkcji białka przeciwwirusowego, który nazywamy interferonem czy interferonami typu pierwszego. Żeby mógł się rozprzestrzeniać i kolejne komórki infekować, ten interferon musi być stłamszony. I w tym przypadku koronawirus jest mistrzem. Stąd skrada się niespostrzeżony. I następny element niezwykle istotny jest to, że wywołuje pożar zapalny. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia komórki gospodarza zainfekowanych wirusem, wówczas mamy do czynienia z sytuacją, w której komórka zainfekowana woła na alarm. Czyli sytuacja taka, że spotyka te części swojego własnego ciała uszkodzonego przez wirusa, które wskazują, że organizm jest w niebezpieczeństwie. Ten sygnał, który nazywamy sygnałem informującym o tym niebezpieczeństwie, wzbudza natychmiastową reakcję zapalną. A reakcja zapalna ma na celu ograniczenie infekcji, ograniczenie zdarzenia chorobowego do jednego miejsca, gdzie ten wirus wtargnął. Jeżeli chce ograniczyć to miejsce, organizm, w związku z tym musi odciąć to miejsce od krążenia ogólnoustrojowego, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się infekcji, i równocześnie zamknąć możliwości odżywiania tkanki, tak, żeby ta tkanka nie mogła na żądanie wirusa produkować coraz większej liczby kopii wirusa, czyli tego najeźdźcy. Niestety odnośnie wirusa SARS-CoV-2, jego wariantu omikronowego, to co wspomniałem, brak produkcji odpowiedniej interferonu, powoduje, że ten wirus doskonale czuje się wśród tych komórek i równocześnie powoduje to, że produkcja tych prozapalnych substancji jest coraz większa. Jest większa, większa i większa. Kiedy ona się kończy? Ona kończy się wówczas, kiedy powstaje odpowiedź adaptacyjna, czyli odpowiedź taka, która jest swoista dla wirusa, który infekuje organizm. Czyli mamy tą odpowiedź zapalną, która reaguje na ogólne informacje, że się dzieje coś złego, że tkanka ginie, że komórki robią się martwe, że znajduje się w organizmie substancje, które kojarzymy, czy organizm kojarzy z czynnikiem groźnym infekcyjnym. Zapalenie ratuje nas w tym pierwszym etapie, ale ono musi się skończyć
w sytuacji, w której powstaje odporność adaptacyjna, czy pojawiają się przeciwciała lub komórki odpornościowe, które będą blokowały rozprzestrzenianie się wirusa. Niestety ta informacja, która idzie odnośnie rozprzestrzeniania się wirusa, wskazuje, że w przypadkach COVID-19, czyli tej choroby, która związana jest z infekcją SARS-CoV-2, dochodzi do bardzo przedłużonego czasu zapalenia. To zapalenie jest wszechobecne, a odporność, ta odporność adaptacyjna jest wyraźnie upośledzona. Czyli jeżeli popatrzymy się na objawy grypy i COVID-19, widać, że są dwie różne choroby. Nie można powiedzieć, że COVID-19 czy infekcja warianta Omikron jest po prostu jakąś jedną łagodniejszą grypą. Nie. Dlatego, że komplikacje ogólnoustrojowe przy grypie są wyjątkowo rzadkie. Natomiast komplikacje przy COVID-19, wówczas kiedy to zapalenie biegnie, powoduje do istotnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, o tym za chwilę, z takim miejscem specjalnego uszkodzenia, jakim są płuca. Dlaczego to się rozprzestrzenia? Tak? Już wspomnieliśmy o tym interferonie, który jest taką podstawową substancją, która tłamsi tego wirusa, który wszedł do organizmu. I okazuje się, że jeżeli mieliśmy do czynienia z wariantem wyjściowym, czyli pierwotnym SARS-CoV-2, który zainicjował tą falę kolejnych pandemii, to wówczas 50 jednostek interferonu, liczba, potrafiło wstrzymać ten wariant wyjściowy. Jeżeli mieliśmy do czynienia z wariantem Delta, już potrzeba było 100 jednostek interferonu, żeby utrzymać ten wirusa w komórce. A przy Omikronie potrzeba 500 jednostek interferonu. Czyli to działanie tego wirusa SARS-CoV-2 obezwładniające odporność naturalną przeciwwirusową w komórce gospodarza jest 10 razy bardziej aktywna, bardziej złowróżna niż w wariancie wyjściowym. Tu w prawym górnym rogu jest rysunek, który na to wskazuje, że tutaj na osi X mamy wzrastające ilości interferonu i ten Omikron sobie niewiele robi z tego i dalej funkcjonuje jako czynnik, który uszkadza komórki w hodowli, które prowadzimy. Jeżeli popatrzymy się na warianty, które do tej pory mieliśmy do czynienia, to tam przy wyższych dawkach interferonu ten wirus jest coraz bardziej obezwładniony. I to jest bardzo niebezpieczne. I dlatego ryzyko reinfekcji wariantem Omikron jest ponad 5 razy większe w porównaniu z wariantem poprzednim czy z wariantem Delta. Jest to bardzo duża różnica. I stąd zabezpieczenie przed reinfekcją Omikronem u osób, które mieli doświadczenie z wirusem wariantem Delta, wynosi tylko około 20%. Co jest również bardzo istotne, że infekcja warianta Omikron występuje często wśród ludzi młodych, między 18 a 29 rokiem życia. Natomiast to, co powinniśmy pamiętać przy naszej pracy dla uratowania sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, że ludzie po 60 roku życia, tak to podawane jest również w Polsce i dzisiaj też było na ten temat mówione, że 80% wszystkich zgonów jest związanych z ludźmi powyżej 60 roku życia. Czyli młodzi chorują często, a umierają starsi. Dlaczego tak się dzieje? Jest to plansza dosyć może złożona, ale chciałbym podkreślić czy pokazać tutaj kilka sytuacji, które są ważne dla zrozumienia, co się dzieje w ustroju wówczas, kiedy Omikron czy inny wariant SARS-CoV-2 wkroczył do naszego organizmu. Mianowicie reakcja zapalna powoduje to,
że pojawiają się w większej ilości tak zwane cytokiny zapalne, czyli substancje, które podsycają zapalenie w nadziei, że podsycające zapalenie, ten ogień zapalny zniszczy również wirusa i czeka tylko na ociecz odporności naturalnej. Ta sytuacja zapalna powoduje, że szpik kostny, czyli tam, gdzie produkowane są komórki krwi, pracuje w sytuacji stresowej. Ta sytuacja stresowa powoduje, że różnicowanie się komórek krwi nie jest takie, jak jest zwykle w sytuacji normalnej konfrontacji z jakimkolwiek czynnikiem infekcyjnym, ale ta stresowa, to stresowe krwiotworzenie powoduje, że pojawiają się ułomne komórki pochodzenia szpikowego, a ta ułomność może jest w ogóle zaprogramowana, ponieważ te komórki hamują adaptacyjną odporność. Czyli im więcej zapalenia, a omikron jest mistrzem w tym zakresie, tym większe opóźnienie odnośnie produkcji przeciwciał, w który sposób celowany powinny opanować infekcję wirusową. Zapalenie to również jest pobudzenie tak zwanych kaskad krwi, których jedna z tych kaskad krwi uruchamianych w czasie zapalenia w sytuacji stresowej jest kaskada, która powoduje pogotowie, gotowość do wykrzepienia wewnątrznaczyniowego. I tu wchodzimy w zakres uogólnionej sytuacji chorobowej, w której to uogólnienie jest wyrazem nie tylko bezpośrednio infekcji wirusowej, ale ruszenia lawiny kaskadowej, która powoduje, że dochodzi do zakrzepowych komplikacji w przebiegu infekcji. Wiadomość ta jest o tyle ważna, że profilaktyka lecznicza w tym przypadku jest dobrze nam znana, opanowana i ludzie dostają leczenie, żeby tą nadkrzepliwość wewnątrznaczyniową zmniejszyć. Czyli mamy do czynienia z tą stresową krwiotworzeniem. Te stresowe komórki mają działanie supresyjne na odporność. Mamy do czynienia z puszczeniem w ruch kaskad krwi, dopełniacza i krzepnienia, które powodują wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. Ale również okazało się, że ta produkcja przeciwciał, która jest spowolniona przez komórki te stresowe, szpikowe, również w sytuacji nadmiaru cytokin zapalnych jest upośledzona i pojawiające się komórki odpornościowe w węzłach chłonnych, które powinny i produkują przeciwciała, produkują te przeciwciała ułomne, czyli takie, które krótko żyją. Czyli mamy kolejny element upośledzenia odporności. Jak to się kończy? Kończy się to tym, co nazywamy peroptozą. Czyli to, ten ogień zapalenia powoduje, że mamy zniszczone komórki, zniszczone tkanki, zniszczony narząd, a takim narządem docelowym jest płuco czy płuca w sytuacji potęgującego się stanu chorobowego. Czyli jak widać, to nie jest taka lekka grypa. Jest to choroba, która opanowuje cały ustrój, posługując się szeregiem możliwości wzbudzania zapalenia, a zapalenie powoduje niszczenie. I równocześnie odsuwa odporność adaptacyjną. Czyli ta straż pożarna przychodzi zdecydowanie później. Co powinniśmy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko? Żeby zmniejszyć to ryzyko reinfekcji, żeby zmniejszyć to ryzyko transmisyjne, które jest tak olbrzymie. Przecież czynnik, tak zwany wskaźnik R, który mówi o rozprzestrzenianiu się wirusa, jest 3 lub powyżej 3. Czyli jedna osoba zainfekowana infekuje 3 osoby. Czyli proszę sobie popatrzeć, te 3 osoby, potem jedna z tych 3, znowu 3, i stąd jest ta fala, którą możemy porównać z falą tsunami. Cały problem polega na tym, że odporność adaptacyjna jest przesunięta w czasie, ograniczona, niszczona.
żeby tą odporność adaptacyjną, czyli tą, która jest odpowiedzią, konkretną odpowiedzią na konkretny wirus, wzmocnić, stosujemy szczepionki. I szczepienie jest tym elementem, który jest praktycznie jedynym sposobem skutecznego ograniczenia pandemii. Maski, dystans, jest to oczywiście bardzo ważne. Pietrzenie pomieszczeń jest oczywiście bardzo ważne, ale podstawowym elementem jest szczepienie. Ta szczepionka, która tak wzbudza pewne zainteresowanie społeczne, jest to szczepionka mRNA, czyli my nie podajemy białka, żeby wzbudzić przeciwciała czy odporność na to białko, ale podajemy kod genetyczny, który wbudowany w komórkę gospodarza powoduje, w następstwie dochodzi do produkcji białka, na które mamy odpowiedzieć produkcją przeciwciał komórek odpornościowych. Czyli to jest bardzo inteligentny sposób, dlatego że wówczas wykorzystujemy aparat genetyczny człowieka do produkcji białka, które jest niewirulentne, ono nie może żadnej krzywdy nam sprokurować, natomiast pojawienie się go wzbudza odporność. To białko, które produkowane jest, jest tak zwanym białkiem kolca, czyli tej części wirusa, której jest domena, czyli część, która wiąże się z receptorem na komórkach gospodarza i w ten sposób wtargnie do ustroju. Jeżeli te przeciwciała, które są, zablokują tą część, wówczas ona nie znajdzie miejsca, żeby zainfekowanego osobnika opanowywać. Jeśli, jak wspomniałem, jest to bardzo współczesna technologia, która związana jest ze zrozumieniem mechanizmów produkcji białka i kodowania produkcji białka w ustroju, która jest wprawdzie nowa odnośnie czynnika zakaźnego, ale na którą pracujemy jako naukowcy od kilkudziesięciu lat w zrozumieniu pracy nad szczepionką przeciwnowotworową. I to białko, które rozpoznają przeciwciała indukowane szczepionką, jest pod presją wywołanym szczepieniem przeciwciał. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli produkujemy przeciwciała, te przeciwciała blokują transmisję wirusa, w związku z tym wirus mutując, czyli zmieniając się, zmienia się w tym kierunku, żeby uniknąć tych przeciwciał wywołanych przez szczepienie. Tak? Rozumiemy się. Jeżeli teraz zmutuje, a jeżeli tutaj Państwo zobaczą, jak to było odnośnie tego przypadku, to w tej części, która tutaj jest, górny prawy róg, te wszystkie żółte punkty wskazują, że to są zmutowane aminokwasy i akurat największa liczba tych zmutowanych aminokwasów jest w miejscu rozpoznawanym przez przeciwciała. Czyli wirus nauczył się ominąć te przeciwciała, które były do tej pory wywoływane. Co powinniśmy zrobić, żeby tą sytuację zatrzymać czy zmienić? Musimy wiedzieć, jak długo trwa odporność po szczepieniu i jak ta odporność jest efektywna odnośnie kolejnych fali pandemicznych. Czyli musimy określić, co nazywamy sygnaturą immunologiczną infekcji. Myśmy starali się o pieniądze na ten cel dwukrotnie w NCN-ie bez efektu. I wtedy, jak będziemy wiedzieli, jaka jest ten obraz immunologicznej odpowiedzi, możemy śledzić ten obraz w czasie i określić optymalne warunki czasowe dla doszczepienia ludzi. Na tym wykresie, tak jak Państwo widzą, jest poziom przeciwciał 3 tygodnie po drugiej dawce podstawowego szczepienia. I tutaj ta odpowiedź u wszystkich ludzi, niezależnie, czy przedtem mieli infekcję covidową, czy nie, jest bardzo dobra. Ale jeżeli wróciliśmy do tej samej grupy osób, a są to ludzie z większego ryzyka
ponieważ to są pracownice i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, to wówczas poziom przeciwciał wyraźnie spada. Czyli te 7 miesięcy jest tym czasem krytycznym, gdzie powinniśmy szczepić ponownie. I tak też się zdarzyło. Jeżeli szczepiliśmy ponownie, to już trzecią dawką, czyli ta dawka wzmacniająca, to wówczas poziom tych przeciwciał wrócił do tego poziomu, który był osiągnięty po drugiej dawce. Ale czy tylko wrócił do tego poziomu? Okazało się, że nie. Jeżeli popatrzyliśmy się, jak wygląda poziom przeciwciał u ludzi, którzy dostali tą trzecią dawkę, to rozcieńczenia powyżej standardowego rozcieńczenia dwukrotne i czterokrotne wskazują, że te przeciwciała dalej się utrzymują na bardzo wysokim poziomie. Czyli to, co mówi się po polsku booster, czy ten kopniak odnośnie odpowiedzi, powoduje, że poziom tych przeciwciał jest duży. Czy to jest ważne? Tak. Dlatego, że jeśli mamy duży poziom tych przeciwciał i nawet jeżeli one nie są udolne w 100% z powodu miejsc mutacyjnych, to wówczas nadmiar tych przeciwciał powoduje, że te komórki wirusowe, te cząsteczki wirusowe są hamowane. Czy to jest jedna sprawa? Druga sprawa, która jest, to jest to, czy mamy w organizmie komórki, które pamiętają pierwotną infekcję i wówczas te komórki, które pamiętają pierwotną infekcję, łatwiej można tą infekcję opanować. Badanie, które dotyczyło przeciwciał, które neutralizują wirusa, czyli takie, które wiemy, że potrafimy określić, że w tej próbce surowicy mamy efektywność rzędu 80%, sięgającą 100%. I popatrzymy się, jak to wyglądało przy wariancie Delta, przy wariancie omikronowym, to jeżeli idzie w czasie po szczepieniu, w krótkim czasie, proszę popatrzeć się, to jest tylko 9 tygodni, to wówczas jest ok. Ale już 10-14 tygodni już to spada i zdecydowanie bardziej spada odnośnie blokowania wirusa omikron. I dalej to tak wygląda. Jeżeli teraz damy tą trzecią dawkę, czyli podobnie jak to pokazywałem w poprzednim przeźroczu, wówczas mamy tą możliwość wstrzymania wirusa omikron na wysokim poziomie, ale znowu ten omikron odpowiada gorzej niż wariant Delta. Ale daj Boże, żeby tak odpowiadał. To jest 80% i taki jest mniej więcej ryzyko tej infekcji. Jeżeli popatrzymy się, jaki poziom jest również przeciwciał, które hamują niszczenie komórki docelowej przez wirusa, to ci ludzie, którzy byli zaszczepieni szczepionką, plus do tego przebyli infekcję, mają te poziomy wyższe. Wyższe odnośnie wariantu podstawowego, natomiast omikron tutaj jest dosyć mocno opiera się standardowemu szczepieniu, natomiast szczepienie plus infekcja, czyli tak by dostali tego kopniaka, jest znacznie istotniejsza i obracamy się już na poziomach, które gwarantują przyzwoitą odporność wirusową. Chciałbym, żeby Państwo to zrozumieli, że to, co my robimy w szczepieniu, to wywołujemy odpowiedź, ale ta odpowiedź musi być podsycana. To nie jest jeden strzał na całe życie. Te przeciwciała zanikają. 7 miesięcy to jest ta cezura. Następne szczepienia. I potem 5-6 miesięcy kolejne szczepienia i wchodzimy w zakres taki, w którym możemy powiedzieć, że jesteśmy w jakiś sposób uzbrojeni do walki z wirusem. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni, przechodzimy infekcję, wówczas w zakamarkach naszego ciała znajdują się komórki, które pamiętają tę infekcję, które są gotowe do ponownej ekspansji odpornościowej przy tym samym uderzeniu antygenowym. Im jesteśmy starsi, tym mamy więcej tych komórek pamięci, a coraz mniej komórek, które są naiwne, które mogą odpowiedzieć na nowe wyzwanie. Stąd tak istotną sprawą jest to,
że jeżeli mamy do czynienia z ludźmi starszymi, z przewlekłymi chorobami, czy z chorobami, które wymagają postępowania przeciwnowotworowego, czy immunosupresyjnego, żebyśmy ich zabezpieczyli w sposób ponadnormatywny, ponieważ oni nie są w stanie wygospodarować w swoim ciele komórek, które naiwne, ale gotowe do odpowiedzi, będą spostrzegały tego wirusa i będą powodowały pojawienie się odporności. Projekt, który myśmy robili i w dalszym ciągu robimy, patrzymy się, jak w tej grupie komórkowej, którą określamy jako komórkami, które są komórkami związanymi z pamięcią poprzednich walk przeciw infekcyjnych, jakie mamy te komórki, czy te komórki one odpowiadają w swojej charakterystyce rozpoznawania wroga, odpowiadają rozpoznawaniu grypy, rozpoznawaniu wirusów herpes i też czy związane to jest z możliwością rozpoznawania koronawirusów. Czemu to jest ważne? Mianowicie okazało się, że jeżeli patrzymy się na odporność, to możemy mieć odporność, która jest związana, przepraszam, już wróciłem do dobrego miejsca, związana jest z tą częścią zewnętrzną wirusa, które, tak jak powiedziałem, jest najbardziej podatne na presję ewolucyjną. Jeżeli ta część zewnętrzna gwarantuje przeżycie, w związku z tym każda mutacja, która pozwala na uniknięcie przeciwciał przeciwko tej części zewnętrznej skierowanych, będzie dla wirusa chwalebne, natomiast bardzo groźne dla człowieka. Stąd efektywność przebytej infekcji w obronie przeciw omikronowi jest około tylko 20%. Ale przy tym kopniaku odporności ona dalej się trzyma. Jeżeli mamy do czynienia z tymi fragmentami wirusa, które nie są związane z ich markerem, z tablicą rejestracyjną na powierzchni, to wówczas odpowiedź oczywiście poszczepienna jest niska albo nie ma w ogóle, ale okazało się, że przy infekcji ta pamięć tej infekcji pozostaje odnośnie składowych wirusa wewnątrz cząsteczki wirusowej. I tutaj jest wielka nadzieja w odporności, że będziemy się patrzyli na to, jak wygląda nasza odporność na te składowe wewnętrzne, które nie podlegają takiej presji mutacyjnej i one powinny zabezpieczyć nas również przed reinfekcją w kolejnych falach pandemii. Bo my nie wiemy, co temu wirusowi strzeli do głowy odnośnie powierzchni. Na pewno będzie starał się prześlizgnąć. Natomiast to, co ma w środku, raczej pozostanie niezmienione, bo to tak zwana konserwatywna część struktury białka. Czy to jest imaginacja, czy to jest prawda? Tak, to jest prawdopodobna, bardzo prawdopodobna prawda, bo okazało się, że jeżeli przechorujemy tak koronawirusową infekcję zwaną sezonową, która manifestuje się głównie zespołem przeziębieniowym, to wówczas nasza sprawczość odporności przeciwko SARS-CoV-2 jest również większa. I stąd przy naszych obserwacjach, tych badaniach badamy, jak wygląda poziom przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, czyli to, co powoduje w tej chwili tą falę epidemiczną i czy są ślady odporności przeciwko innym koronawirusom i to te ślady odporności, jeżeli są skierowane przeciwko fragmentom wewnątrz cząsteczki wirusa. One wskazują na to, że możemy się szybciej ocknąć odnośnie obrony przeciwwirusowej. Jeżeli to szczepienie jest tak korzystne, to czemu to szczepienie idzie tak kiepsko? Mamy wyszczepienie naprawdę bardzo skromne. I tu są bardzo ważne rzeczy, nawet małe procenty, bo wtedy przekraczamy pewną pulę, która powoduje, że rozrzedzenie osobników, które są otwarte na infekcje, jest coraz większe. Czy wirusowi już nie jest tak łatwo. Jak to wygląda pod względem informacji, która przekazywana jest w społeczeństwie?
Jeżeli mamy jedną osobę, tu lewa strona, która rozprzestrzenia informacje o tym, że szczepionka jest albo do niczego, albo jest szkodliwa, a w ogóle to szczepionkę trzeba zwalczać, to tak badania wskazują, to jedna na trzy z osób, które tą informację dostały, zignoruje tą informację i dalej nie będzie jej rozprzestrzeniała. Natomiast pozostałe tak. Ale pozostałe tak, ale jedna z tych osób zasięgnęła opinii zaufanego przyjaciela. Pytała się, czy rzeczywiście to jest prawda, że ta szczepionka jest do niczego jeszcze szkodzi? On powiedział nie, absolutnie nie. Posłuchała i też nie rozprzestrzenia tej informacji. Są ludzie tacy, którzy sprawdzają, czy ta informacja jest wierzytelna. Dostępność internetowa informacji jest bardzo duża. Nie tylko tych głupich, ale również tych, które są podbudowane odpowiednim aparatem naukowym. Ale w dalszym ciągu proszę się popatrzeć. Z tej jednej osoby rozprzestrzeniającej informację, że szczepienie jest do chrzanu, mamy po pewnym czasie całą grupę osób, które tą informację przyjęło, zaadaptowało i niestety dalej rozprowadza. Stąd z wielką wdzięcznością przyjąłem propozycję pana Adama Zawady, żeby te rzeczy z państwem przedyskutować, dlatego że moim skromnym działaniem jest to, żeby się jak najwięcej ludzi zaszczepiło, żebyśmy mieli odporność tą populacyjną, która zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, a przez to zmniejsza ryzyko mutacji, zmniejsza ryzyko prześlizgnięcia się i zmniejsza ryzyko kolejnych fal pandemicznych, które mogą nas dopaść. Jeżeli teraz musimy się jeszcze przygotować, czyli to jest jasne, tak? Maska, dystans, wietrzenie i szczepienie. Czyli to są te cztery elementy, które są elementami podstawowymi. Ale musimy naszą siłę wewnętrzną również poprawić. Ta siła wewnętrzna, która jest, która powinna być poprawiona, ona związana jest w dużej części z dobrą opieką lekarską. Tutaj widzimy lekarza, Batman za nim czuwa i go wspomaga. Ten lekarz musi tak pilnować swoich pacjentów, żeby nie tlił się u nich żaden stan zapalny, bo jeżeli tli się stan zapalny, to wówczas infekcja SARS-CoV-2 to jest tak jak otwarcie przepustnicy w piecu. To od razu wszystko się rozpala. Czyli to jest jedna sprawa. Dwa, żeby pokazać, jak się powinien zachowywać człowiek, żeby zmniejszyć ryzyko infekcji i wiedzieć, kiedy osoba zainfekowana powinna prosić, zgłosić się do specjalistycznej opieki lekarskiej. Bo na czym ta specjalna opieka lekarska polega? Na stłamszeniu tego pierwotnego stanu zapalnego, wtedy podaje się deksametazon, to jest tak zwany steryt nadnerczowy przeciwzapalny, ale na tyle krótko, żeby zmniejszyć zapalenie i tą pyroptozę wtedy, kiedy te komórki się spalają, palą się żywym ogniem, ale nie zmniejszyć produkcji przeciwciał. Jeżeli nie zmniejszy produkcji przeciwciał, to trzeba to wspomóc wcześniej przez szczepienie. I to szczepienie daje nam obronę przed komórkami, przed cząsteczkami wirusowymi, które nas mogą dotknąć i powoduje, że mamy istotną odporność przeciwwirusową. Ale trzeba żyć higienicznie, trzeba określony wysiłek sobie zaprogramować, tak żebyśmy byli w dobrej formie, bo dobra forma jest potrzebna do tego, żeby przeżyć te fale epidemiczne. I znowu bardzo ważna rzecz jest to, tutaj to mianowicie polegająca na tym, że musimy się odpowiednio odżywiać. Czyli nie tylko fizyczny wysiłek, który trzeba wykonywać. I tak jest napisane, nie trzeba być fanatykiem ćwiczeń. Trzeba po prostu czerpać radość z wysiłku i radość mięśni, która powoduje, że jesteśmy, to mówię po polsku, fit. Dieta też powinna być roztropna. Czyli
Tutaj te są te przysłowiowe kubki owoców, czy kubki jarzyn, czy mięso z rozdziałem na czerwone mięso i na mięso drobiowe, które powoduje to, że ta urozmaicona dieta dostarcza wszystko to, co jest potrzebne. Bo to nie jest wcale powiedziane, że mamy wszystko, co jest potrzebne do obrony. Nie. Może nam brakować jednego czy dwóch aminokwasów, może określone składowe owoców czy jarzyn. Ta dieta musi być urozmaicona i taka bardziej śródziemnomorska niż północnoeuropejska. Ale też z kolei, tak, nie trzeba być fanatykiem wysiłku, tak nie ma co się zmuszać do jedzenia, jeżeli na coś nie mamy zupełnie ochoty. Bo to jedzenie też musi wiązać się z przyjemnością, z dobrym skojarzeniem. Skojarzeniem z dzieciństwem, tym, co jest radosne, bo jeżeli jesteśmy w dobrym duchu, to jesteśmy również w dobrym ciele. I teraz, żeby to zrekapitulować, jak to wygląda. Znowu ta maska i dystans jest podstawowa. Szczepienia, rzecz podstawowa. Ale jeżeli już się dostanie wirus i on powoduje, że odporność ta naturalna, interferonowa jest upośledzona i bardzo mocno upośledzona przy omikronie, to Państwo pamiętają, to jest 10 razy bardziej upośledzona niż przy startowym wariancie SARS-CoV-2, to wówczas ten wirus rośnie w siłę, niszczy zainfekowane komórki, podpala coraz większe połacie tkanek, wywołuje tak zwane stresowe, alarmowe krwiotworzenie, które hamuje odporność. Jeżeli ta odporność przedtem była wzbudzona na pewnym poziomie szczepieniem, wtedy nie jest w stanie stłamsić tego zupełnie. Ale jeżeli nie ma tego szczepienia, a człowiek nie jest w dobrej formie, nie jest higienicznie, prowadzi tryb życia, ma tlące się ogniska zapalenia, to wówczas otwiera się przepustnica i to się wszystko się pali. Jeżeli teraz mamy metę i teraz na tą metę kto pierwszy dobiegnie? Jeżeli na tą metę dobiegną pierwsze wirusy, które coraz większe połacie tkankowe obejmują, to dochodzi do zapalenia płuc, które niestety kończą się źle. Tak, Państwo doskonale wiedzą, liczba osób, które daje się uratować przy współczesnym sposobie leczenia intensywnej terapii, nie wzbudza dużego entuzjazmu. Ale znowu, jeżeli mamy te przeciwciała, to rośnie w siłę odporność, ogranicza stan zapalny płuc i ostatecznie wygrywamy, a wirus pada. Proszę przyswoić sobie ten rysunek, dlatego że jest bardzo ważny i to jest ta informacja, z której chciałem Państwu, żebyście pozostali, ponieważ ona w dużym stopniu zabezpieczy nasze zdrowie i życie, a także życie społeczne. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Jak najbardziej. Pojawiły się tutaj pytania. Zaczniemy od tych, które były zadawane chronologicznie, czyli tych, które na początku wykładu się pojawiły. Myślę, że w trakcie wykładu część z tych odpowiedzi już mogły być zaspokojone, ale często fajnie byłoby je podsumować. Więc zacznę od pytania pani Barbary. Czy dobrze zrozumiałam, że utrata odporności powoduje ryzyko zakażenia? Jak zatem wzmocnić własną odporność? Jak mówiłem, no, panie profesorze, pan odpowiadał na to pytanie, ale może tak warto byłoby to rzeczywiście w dwóch zdaniach podsumować. W dwóch zdaniach. Mianowicie, odporność, żeby wspomóc, musimy się szczepić. Odporność, żeby wspomóc, musimy żyć higienicznie. Odporność, żeby wspomóc, musimy wykonywać wysiłki fizyczne, tak żebyśmy byli w porządku. Ale przede wszystkim słuchać swojego lekarza, wyleczyć wszystkie tlące się ogniska zapalne, tak, żeby ten organizm był czysty. Drugie pytanie. Jak mam zbadać, czy mam odporność? No, to jest pytanie pani Sylwii. To pytanie jest dosyć na pewnych etapach proste. Dlatego, że jeżeli czujemy się dobrze,
Jesteśmy w tak zwanej formie. To najprawdopodobniej mamy odporność również dobrą. Jeżeli chcemy wspomóc się liczbami, to zwykła morfologia krwi daje nam informację, jak dużo mamy limfocytów. Tych limfocytów na mikrolitr powinniśmy 1200 lub więcej. Jeżeli tyle mamy, to liczbowo jesteśmy w porządku. Jeżeli chcemy wiedzieć, bo coś nas gnębi, mamy częste opryszczki, czyli ta nasza odporność wyraźnie wygląda, że ona, ta odporność siada. To wówczas patrzymy się, jakie jest nasze doświadczenie życia. A doświadczenie życia jest najprostsze, jaki jest poziom przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B. Jeżeli byśmy szczepieni i poziom przeciwciał jest ok, to znaczy, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć produkcją przeciwciał. Druga taka informacja bardzo ważna. Jeżeli ktoś był zaszczepiony toksoidem tęczowym, patrzeć się, jaki jest poziom tych przeciwciał. Jeżeli jest ten poziom przeciwciał odpowiednio wysoki, hepatytis B jest najlepszym przykładem, to wówczas znaczy, że odporność mamy w porządku. Ale teraz znowu ta higiena, bo jeżeli popatrzymy się na opryszczki wargowe, to ta opryszczka daje informacje odnośnie reaktywacji wirusów herpes. Te wirusy herpes są bardzo złowróżbne. Wirusy cytomegalii, Epstein-Barr, varicella zoster. Kiedy dostajemy opryszczkę? Wtedy, kiedy idzie nam pod górę. Kiedy mamy stres psychiczny, przeciążenie fizyczne, kobiety w miesiączce. Czyli musimy unikać tych sytuacji, z której się nauczyliśmy, że ta opryszczka nas dopada, żeby ta odporność była ok. Pozwolę sobie dopytać jeszcze, bo jak rozumiem, to przeciwciałom nierówne. To znaczy, można założyć, że mamy dużo, to nawiązuje do naszej rozmowy kiedyś, kiedy ja pana profesora pytałem o własny osobisty przypadek właśnie nabywania odporności. I wówczas rozmawialiśmy o tym, czy sama świadomość tego, ile tych przeciwciał faktycznie posiadamy, wystarcza do tego, żeby być przekonanym, że jesteśmy zabezpieczeni? Nie. Czy jednak powinniśmy mimo wszystko się szczepić nawet przy wysokim poziomie przeciwciał, bo one są w jakiś sposób ułomne? Program, który my chcemy wprowadzić, jest bardzo ważny, który ja jestem tutaj istotnym orędownikiem i autorem, to jest badanie powinowactwa przeciwciał. My możemy mieć psy na podwórku. Ale jedne psy są takie, które nie przepuszczą nikogo, a drugie, które będą machały ogonem. I tak samo jest przy przeciwciałach. Jest ta, to nazywamy, są te przeciwciała albo mają większą awidność, są bardziej żerne. Jak one złapią ten antygen, to złapią i trzymają. I takie, które sobie to lekko proszą i należy je i niestety przepuszczają. Tego typu badania robimy. Ale praktycznie rzecz biorąc, jeżeli się szczepimy, to wówczas odpowiedź powinna być wystarczająca. Ale szczepimy się nie w zapaleniu. Czyli jak my się szczepimy, to szczepić się trzeba. Przychodzi czas, trzeba się szczepić. Ale nie trzymaj w sobie tlącego zapalenia. Bo zapalenie powoduje, że odpowiedź na tą szczepionkę jest mniejsza. Dziwna sprawa, odpowiedź na szczepionkę jest również mniejsza u ludzi otyłych. Czyli wówczas, kiedy ten metabolizm całego ustroju idzie w złym kierunku, idzie bardziej chomikuje te kalorie, niż je spala. A spala kiedy? Kiedy robi wysiłek fizyczny, kiedy jest aktywny i kiedy uczciwie je, czyli dobrze je. Czyli to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. No tak, to bardzo ważne. Pani Katarzyna pyta, panie profesorze, czy dobrym pomysłem jest skrócenie kwarantanny do 7 dni? Czy to dobra decyzja? Ja powiem państwu tak. Samotność, wyrwanie z życia społecznego jest bardzo uciążliwe. Uciążliwe na tyle, że powoduje reakcje psychopatologiczne. W związku musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy oderwani od naszego normalnego rytmu życia i kontaktu, tak jak te biedne dzieci na zdalnym nauczaniu, kiedy nie mają kontaktu ze swoimi kolegami i koleżankami, to powoduje, że też odporność jest mniejsza. A z kolei omikron manifestuje się dosyć sprawnie, bo to powinowactwo tego wirusa do receptorów na komórce jest bardzo dużo i te wirusy, które dostają się do ustroju, wyłapywane są przez komórki w górnych drogach oddechowych, tak jak magnes wyłapuje szpilki
i czy gwoździe. Mhm. I infekcja manifestuje się szybko kaszlem, katarem, bólem głowy, bólem mięśni. I jeżeli ona ogranicza się, to znaczy, to jest najlepszy element. Ogranicza się gorączka, znaczy, że zapalenie idzie w odwrocie. I wówczas pojawiają się przeciwciała. I one powinny powodować, że po 7 dniach ludzie, którzy idą tym trybem, nie powinni być zaraźliwi. Natomiast jeżeli to się utrzymuje, czujemy się do chrzanu, boli nas głowa, stany podgorączkowe, to oczywiście trzeba siedzieć dłużej. Mhm. Czy można powiedzieć, że to dobra decyzja, czy dobra decyzja. Dobra decyzja. Według mnie jest to dobra decyzja, dlatego że musimy bilansować pewne pozytywy i szkody. I ten bilans musi być w tym przypadku dosyć roztropnie sporządzany. Mam drugie pytanie od pani Katarzyny. Ja spróbuję to trochę zredagować. Patrząc przez pryzmat naszych dzieci, które są w różny sposób kategoryzowane, te najmłodsze, ale także te, które od 5 roku życia możemy już szczepić, wiemy, że w różnym stopniu nabywają tej odporności albo w różnym stopniu mogą tą odporność nabywać. Dziś również mamy kolejną, powiedziałbym, kategoryzację. To dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, powyżej będą wysłane na naukę zdalną. I oczywiście patrzymy przez różne pryzmaty, już nie tylko samego tego, w jaki sposób powinniśmy zabezpieczyć je przed chorobą, ale także bezpośrednio tego, w jaki sposób ta nauka jest efektywna. Natomiast jak patrzeć to z punktu widzenia czysto zabezpieczenia przed COVID-em? Co powinniśmy, jak zabezpieczyć nasze dzieci przed zakażeniem? Czy jest to faktycznie dla nich ogromne zagrożenie? Czy ten omikron jest łagodniejszy dla dzieci? Czy jednak nie możemy tego tak zdefiniować bardzo? Omikron nie jest łagodniejszy. Omikron obezwładnia ustrój. Tylko omikron przez to, że ta infekcja się, tak zwany organotropizm jest związany z górnymi drogami oddechowymi, daje mniejsze ryzyko, tak jak sądzę, odnośnie zapalenia płuc jako takiego. Natomiast, żeby te dzieci w jakiś sposób uchronić, to, no Boże drogi, to jest prosta sprawa. Te dzieci powinny spędzać więcej czasu na dworze, jeżeli jest to tylko możliwe. Te klasy muszą być dobrze wentylowane. Kontakt między dziećmi musi być jednak ograniczony i temperatura musi być bezwzględnie kontrolowana. Natomiast grupę dzieci, to musi być to robione, to nie farmaceuci, ale higienistka szkolna musi wyrywkowo, dzień w dzień badać kilkanaścioro dzieci z danej grupy i patrzeć się, co się dzieje, tak żeby się mogli te dzieci zabezpieczyć. Czemu to u dzieci jest takie niebezpieczne? I jest tak zwany pediatryczny zespół wielonarządowego, wielonarządowy system, wielonarządowa choroba. I ona, tak zwany PIMS, i ona jest związana z tym, że zaburzona równowaga w układzie odpornościowym powoduje, że to dziecko później wraca do równowagi. Na to chciałem zwrócić uwagę. Że jeżeli jest infekcja, zaburzone jest to, co nazywamy homeostazą ogólnoustrojową, czyli równowaga pomiędzy poszczególnymi bodźcami i odpowiedzią na te bodźce. Załamanie homeostazy u ludzi starszych powoduje śmierć. Natomiast u dzieci to zaburzenie homeostazy powoduje, że one reagują opacznie na normalne środowiskowe sygnały, które przychodzą i wówczas może się ten PIMS zakichany się rozwinąć, które daje zespoły jelitowe, narządowe, płucne, psychiczne, psychologiczne i tak dalej. To jest również widoczne u ludzi dorosłych. Ja dzisiaj omawiałem tam z kolegami, jak powinniśmy identyfikować ludzi z tak zwanym przedłużającym się COVID-em, bo większość nas po COVID-zie funkcjonuje, część umiera, nieszczęście, ale niektórzy mają potem i psychiczne, i fizyczne upośledzenie. I oni również wytrąceni zostali z równowagi. Czyli ten organizm musi do tej równowagi wrócić. Czyli to jest tak jak wahadło, które wyrzucone jest ze stanu spokojnego i zaczyna źle odmierzać czas. Mhm.
Wracając jeszcze do pytania pani Katarzyny, czy wiedząc to wszystko, powinniśmy mimo wszystko te młodsze dzieci poniżej 12 roku życia, które nie mają przymusu zostania w domu, wysyłać do szkoły, czy jednak pozostawić je w domu na wszelki wypadek, wiedząc, że ten omikron jest aż tak transmisyjny? Ja powiem tak, ja mam 5 dzieci. Wiem doskonale, co znaczy wychowywanie dzieci. I wiem, jak dzieci cierpią wówczas, kiedy są wytrącone z pewnego schematu emocjonalnego. Jeżeli by część chodziło do szkoły, a część nie chodziło do szkoły, to byłaby tragedia. Ja pamiętam ze swoich młodych lat, jak była ciężka zima i kaloryfery popękały w szkole, no to wtedy nie było lekcji, prawda? No ale wtedy co chłopcy robili, czy dziewczęta, spotykali się na podwórku i tam grali w cokolwiek mogli grać. Także jeżeli byśmy chcieli zatrzymać dzieci, to musimy im zapewnić ten oddech psychiczny, bo potem jest to strata nie do odrobienia. No nadzór, no higieniści, no musi być higienistka. Czy po 3 dawkach szczepionki i przebyciu COVID-19 wysoki stan przeciwciał jest pewny? Warto zrobić badania ogólne po przebyciu choroby? Jeżeli tak, to jakie? Po 3 szczepieniu wysoki stan przeciwciał jest pewny. Myśmy, po 3 szczepieniu? Po 3 szczepieniu, tak. Pani Marcina pyta, że dodatkowo jeszcze stosunkowo niedawno przebyta choroba. Więc... To już nie potrzeba chorować, ale przebyta choroba też powoduje, że tą odporność mamy pewniejszą, na solidniejszej podstawie. Natomiast poziom przeciwciał, jeżeli robi się to dobrze, tak jak my robimy u nas w moim laboratorium w instytucie, to przez określenie profilu przeciwciał, czyli przeciwko czemu te przeciwciała są, powie nam, czy mieliśmy doświadczenie z COVID-em, czy nie. Mhm. Czyli da nam dodatkową informację, że tak, odpowiadam, przebyłem szczęśliwie COVID, mam dobre fundamenty odporności. Ale 3 raz trzeba się szczepić. Okej. Zadam jeszcze pytanie, które usłyszałem dziś w trakcie rozmowy. To znaczy, czy przewidujemy, że te 3., 4., czy być może 5., 6. Terminy kolejnych szczepień będą również skuteczne? Czy ta wartość jakby zabezpieczenia będzie spadać z czasem? Czy te szczepionki będą musiały być w jakiś sposób modyfikowane? Czy ten Pfizer, czy Moderna, czy inne tego typu szczepienia będą nas dalej zabezpieczać w określonym czasie? Wszystko zależy od nas. Jeżeli pozwolimy wirusowi rozprzestrzeniać się w świecie, patrzyłem się tutaj za mapą, proszę wziąć pod uwagę, że mamy olbrzymie połacie w świecie, gdzie te zabezpieczenie przeciwwirusowe jest bardzo skromne. Tam się ten wirus rozprzestrzenia. Ten zakichany omikron przyszedł z Afryki. Jeżeli będziemy w dalszym ciągu mieli kiepskie wyszczepienie, jeżeli będziemy szczęśliwi, że jedną dawkę szczepionki dostaliśmy, co jest niewystarczające, to wówczas ten wirus będzie mutował, żeby ominąć tą barierę, którą daje szczepionka. Jeżeli patrzymy się na omikron, tam jest w 30 pozycjach aminokwasy są zmienione. Metoda już jest taka, no, nie słyszałem, żeby u nas to było robione, że się bada infekcję SARS-CoV-2 z użyciem znaczników, które celowane są na te mutacje omikronowe. I wówczas, jeżeli one idą na mutacje omikronowe, a jest to primer czy znacznik delty i nie ma odpowiedzi, znaczy, że to jest omikron. Czyli znaczy, że ta mutacja jest skuteczna. Mhm. Także ja tutaj niestety proszę nas wszystkich, sam dbam o to, żeby się szczepić, uważać i nie rozprzestrzeniać. Mhm. Niestety te zaostrzenia higieniczne muszą być prowadzone. Sam jestem ojcem dzieci, które jedno jest zaszczepione, bo jest powyżej 5 roku życia, drugie jest młodsze, ma 2,5 roku. I zastanawiam się, czy w jakiś sposób suplementacją, omijając już całą tą dyskusję, o której tutaj dość obszernie... Oj, przepraszam.
o której tutaj mówiliśmy, czy w jakiś sposób suplementacji sztucznej, witaminami, czy być może, nie wiem, gropinozinem, czy innymi środkami, które teoretycznie mają poprawić nam odporność, faktycznie możemy tą odporność poprawić? Czy jako odpowiedzialni rodzice mamy jakieś wyjście, żeby te dzieci nasze zabezpieczyć przed koronawirusem? Tak, absolutnie tak. Dlatego, że pierwsza sprawa, to pokazywałem tego lekarza Batmana, musi być wyciszony jakikolwiek stan zapalny w organizmie dziecka. Tak? Dziecko musi być czyste pod względem zapalenia. Dwa, musi mieć doborową dietę. To znaczy te wszystkie rzeczy, które pisaliśmy tutaj, jarzyny, owoce, białe, czerwone mięso, to wszystko musi być zabezpieczone i wszelkiego rodzaju ograniczyć pobyt w jakimkolwiek skupiskach, chodzić z dzieckiem na spacer. To jest to. A jeżeli chodzi o suplementację sztuczną, nie wiem, witaminami, tak jak powiedziałem, jakby kojarzy gropinozin. Absolutnie, bardzo dobre pytanie jest. No, o tym nie wspomniałem. Tak, witamina D podawana regularnie dla uzyskania odpowiedniego poziomu zabezpieczy w chwili grozy, bo witamina D podlega metabolizmowi. Jeżeli weźmiemy wówczas witaminę D, kiedy już zaczynamy chorować, to już jest po zabawie. Czyli trzeba tą witaminę D, tą suplementację witaminą D robić wcześniej, witaminą C robić wcześniej, tak, żeby ten organizm dziecka był jak najlepiej zabezpieczony. Tylko to jest bez przesady. Bez przesady, bo wszystko jest toksyczne. Ale ta suplementacja witaminą D, witaminą C według mnie jest ważna. Ja serdecznie zachęcam Państwa do zadawania pytań. Mamy akurat bardzo fajny komentarz ze strony Pani Katarzyny. Pozwolę sobie przeczytać to pewien komplement. Oczywiście, Panie Profesorze, pięknie dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi. Wykład jak zawsze wspaniały, bardzo ciekawy. Natomiast jakby zachęcam do zadawania pytań, bo po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Mam jeszcze jedno pytanie, które do... jest nieco torpistyczne. No jakby widzimy, że faktycznie służba zdrowia nie jest w stanie tak szybkiego przyrostu zachorowań obsłużyć. Czy faktycznie te katastroficzne wizje, które słyszymy w mediach, są realne? Czy jest jakaś metoda na to, oprócz szczepień oczywiście, do których wszyscy mówimy sobie wprost, żeby służba zdrowia sobie z tym poradziła? Czy, jakby, czy można coś jeszcze przed tą falą uchronić? W tej chwili jest dosyć późno, bo w tej chwili nie będziemy nic robili tego, co zaniedbaliśmy przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Ale według mnie jest absolutny brak jest odpowiedniej liczby pielęgniarek, które w sposób inteligentny, doświadczony i chętny wspomagałyby lekarzy. Jak ja byłem w Anglii, a to ten świat medyczny europejski i angielski znam może szczególnie dobrze, to wówczas pielęgniarka załatwia wiele rzeczy. Ja sam jako młody lekarz, wykonując zabiegi, bardzo opierałem się na pielęgniarkach, które były doświadczone, wiedziały, o co chodzi, potrafiły powiedzieć: stary, uważaj, bo tak to nie jest tak zupełnie dobrze. I teraz zamiast tych lekarzy biednych tam szarpać do tych 60-latków i wyżej, to gdy była odpowiednia armia pielęgniarek, one by doskonale sobie dały radę. Dlatego, że te wizyty socjalne, które są, to one są bardzo ważne. One zostały całkowicie zaniechane. Higienistki, pielęgniarki, to jest fundament opieki medycznej. Będzie trudno. A jeszcze wracając troszkę do samych dzieci, że przepraszam, do samych testów. Znaczy, chcąc być odpowiedzialnym, chciałbym uniknąć tego, że mam dzisiaj katar, chciałbym przyjść odpowiedzialnie do pracy, wiedząc, że nie zarażam, że to nie jest katar covidowy. Więc ja wykonałem dziś rano test, zwykły apteczny. Czy on faktycznie gwarantuje mi dobry wynik, czy ja mogę transmitować koronawirus? Możesz. O Boże. Możesz, możesz. Dlatego, że te czułość tych antygenowych jest stosunkowo niska jest. To wtedy, jak już człowiek jest zupełnie klops, to będzie dodatnie, prawda? To jest jasne, bo będzie duża ekspozycja. Teraz ekspozycja na wirus jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna. Jeżeli my ograniczymy
ekspozycję na wirusa przez maskę, to już dajemy większe szanse sobie. Jeżeli ograniczymy dystansem, dajemy większe szanse sobie. Otwarte okna, większe szanse sobie. Jak ja wchodzę w instytucie do swojego gabinetu, to pierwsze, że otwieram okno. Wietrze. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Natomiast oczywiście, że te pomiar temperatury i te testy antygenowe no są ważne, no bo jednak wyłapią te 30% infekcji. Bo szczerze mówiąc, zakładałem, że to działa w ten sposób, że jeżeli pojawia się pierwsze, że jeżeli się pojawiają jakieś objawy, na przykład w tym przypadku katar. Byłeś szczepiony. Oczywiście trzykrotnie. Trzykrotnie, w związku z tym ten potencjał agresywności infekcji wirusa jest mniejszy. No dla mnie ja rozumiem, że tak, ale ja chciałbym zabezpieczyć nie siebie, tylko ale jest mniejszy, to znaczy może wychodzić poza zakres czułości testu, co nie znaczy, że tego wirusa nie replikujesz w ogóle. Mhm. Jeżeli się bierze na to przy tym jest, że przyrost przypadków w świecie rejestrowanych to jest 3 miliony dziennie. 3 miliony dziennie. Jeśli ja się popatrzę na grupę ludzi, których znam, lekarzy, którzy ze mną pracowali. Dwóch ma teraz COVID-u. Tak? Ludzie pracujący w laboratorium. Jest COVID. Popatrzcie się dookoła, ten COVID jest wszędzie. To nie jest czarnowidztwo. Tak po prostu niestety jest. Chwała Bogu, jesteśmy zaszczepieni 3 razy. I proszę was wszystkich, trzeba się szczepić. Okej, okay. Czyli jeżeli nie jestem w stanie odpowiedzialnie przygotować, jakby zabezpieczyć swojego otoczenia przed roznoszeniem, to co mógłbym zrobić? Nie no, to popatrz. Czy rozumiem, że tylko maseczki? Być roztropnym. Jeżeli źle się czujesz, to zostać w domu. Mieć temperaturę, zostać w domu. Odczekać i popatrzeć się, w którym kierunku to idzie. Dwóch lekarzy, którzy chorują w tej chwili, to jedna osoba ma dodatni wynik i jest całkowicie bezobjawowa, a druga poszła do domu, bo już czuła się podle. Czyli ten zakres tych infekcji jest bardzo duży. Czyli od tych bezobjawowych do takich, których dostajemy po kościach. Czyli tak naprawdę jakby ograniczenie kontaktu, czyli powiedzmy jakaś forma lockdownu byłaby w tym przypadku no, takim jedynym. Nie, ja nie sądzę, żeby lockdown był mechaniczny. Mianowicie rozsądek ludzi musi być. Trzeba wierzyć sobie nawzajem, że jeżeli czuję się źle, to koleżanka, która ze mną pracuje, czuła się źle i nie przyszła do pracy. Zrobiła sobie badanie, był wynik ujemny. Odczekała, zrobiła drugi raz, był wynik dodatni, a była 3 razy szczepiona. Mhm. Czyli po prostu musimy zachowywać się rozsądnie. Panie profesorze, mamy jeszcze pytanie anonimowe. Jak długo zainfekowani zarażają? Więc tak, jest to oczywiście odpowiedź, która wymaga jednak pewnego rozpędu. Mianowicie tak. Jeżeli popatrzymy się na infekcję, gdzie ja to mam, bo gdzieś to mam. Przepraszam, ale jeżeli nie, to powiem z głowy. To powiem z głowy. Mianowicie tak. Wirus SARS-CoV-2 nie atakuje jądra komórkowego. Nie ma żadnych możliwości oddziaływania na genom człowieka. W związku z tym nie wbudowuje się w genom człowieka i nie dochodzi do reaktywacji wirusowych, tak wirusy herpes. Czyli pod tym względem jest bezpieczne. Tak? Czyli to jest jedno. Dwa, jeżeli dochodzi do replikacji wirusa, to ten materiał genetyczny wirusa, który przechodzi przez rybosomy, jest bardzo szybko dezintegrowany. Czyli to też nie jest coś tak, co będzie trwało bezkres. To musi być trwać nawet ułamki godzin, już się dochodzi do dezintegracji. Tylko nie może dojść do tego do rozprzestrzeniania się wirusa z komórki na komórkę. Bo wtedy co z tego, że to jest szybko dochodzi do dezintegracji, jak już następna komórka jedzie do przodu. Mhm. Jeżeli mamy tą peroptozę, jeżeli wszystko się pali,
I to powoduje, te przeciwciała to wyraźnie spowalniają. W związku z tym ryzyko transmisji infekcji jest wyraźnie mniejsze u ludzi zaszczepionych, ponieważ populacja zainfekowanych komórek jest wyraźnie mniejsza. Na tyle mniejsza, że nie ma objawu. Okej, ale gdybyśmy mieli tak przeciętnej osobie, która się zastanawia, w którym momencie może już wyjść z domu po przebytym COVID-zie. Czyli powiedzmy, jest w stanie zaobserwować u siebie pierwsze objawy i wydaje mi się, że to jest najlepszy moment. Czyli jak długo od pierwszych objawów ktoś odpowiedzialny mógłby wyjść do ludzi? My musimy być jako społeczeństwo zdyscyplinowane i mamy pewne rygory sanitarne, epidemiologiczne. Nie możemy działać na własną rękę, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji groźnych. Mamy kwarantannę, 7 dni i izolacja, która jest wyraźnie dłuższa. Tak? Czyli według mnie izolacja to musi być minimum 10-14 dni. Czyli izolacja znaczy tak, że nie to, że się popatrzyliśmy się na osobę z COVID-em, tylko ten COVID został stwierdzony. Mhm. Dobrze. Które z maseczek są najlepsze do codziennego stosowania, do codziennego użytku? FP2, czyli te takie, które dają, dobrze to dwójkę tu usytuowała, no ale te maski, które mają na odpowiedni certyfikat. Takie przystawianie sobie maski bawełnianych czy szmacianych to jest chrzan całkowity. Ja mam wrażenie, że my na te pytania świetnie znaliśmy wszyscy odpowiedzi rok temu, a dzisiaj przyzwyczajając trochę do tego COVID-u, nosimy właśnie bawełnione, sądząc, że to jest jakieś zabezpieczenie. Nie, to nie jest, to jest żadne zabezpieczenie. Stąd te pytania się pojawiają po raz kolejny. Tak, jest tak. Okay. Badanie PCR jest najbardziej prawdopodobne i pewne. Antygenowe trzeba potwierdzić ponownym testem. Rozumiem, że tak. Mhm. Okej. Okay. Znaczy pewności nie ma w ogóle, prawda? Trzeba być zdrowy rozsądek. Bo jeżeli źle się czuje, tak jak ta moja koleżanka, w wyniku jemny skontrolowała ten wynik i zastosowała izolację. To z całą pewnością mówię, że ta triada objawów, która jest bardzo ważna, mianowicie temperatura, gorączka, tak, ból głowy, ból mięśni, ogólne rozbicie, katar, nieżyt gardła, powinien nas być wystarczającym argumentem, żebyśmy siedzieli w domu. Okej, okay. To ja mam tylko katar. Co wtedy? Ale nie masz takiego dużego kataru. No tak, ale chcę być odpowiedzialny. Rozumiem, że muszę siedzieć w domu, więc to nie wychodzę. No dobrze. Ale to jest oczywista sprawa. Jest taka możliwość, no, że w domu popatrzeć, co się dzieje. Tak? Mhm. Przecież współczynnik R dla Omikrona jest powyżej 3. Czyli to proszę sobie wyobrazić, jak wygląda rozprzestrzenianie się tej infekcji. To jest tak, to mówią ludzie, ściana. To idzie i trach. No dobrze. Co my tu jeszcze mamy? A tak, pojawiło się kolejne pytanie. Panie profesorze, a szczepienie po przybyciu COVID-19 faktycznie można zrobić po 30 dniach dopiero? Odpowiedź, wszystko ma swoją możliwość. Jeżeli przeszliśmy COVID, ale kiedy ten COVID przeszliśmy, to wówczas ta odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie 7-10 dni jest jednej klasy immunoglobulin, potem dochodzi do tak zwanego zmiany na klasę bardziej godną zaufania i to jest wszystko 3 tygodnie. Czyli jeżeli dojdziemy do, i teraz jak już mamy te klasę większego zaufania, to pozostają również te komórki pamięci immunologicznej. Zarówno B, jak i T. I wówczas ten kop po miesiącu obudzi je i da ten poziom przeciwciał, który nam jest potrzebny. Mm-hmm. Okay. Znamy w immunologii pojęcie gorszej odporności z powodu nadmiaru antygenu. Nie można z niczym przesadzać. Trzeba być roztropnym. To jest tolerancja z nadmiaru antygenu.
No dobrze, a patrząc jeszcze to odnośnie takich, powiedzmy, mitów dotyczących samych szczepionek, rozumiem, dzisiaj szczepimy przede wszystkim Pfizerem. Mieliśmy słynną Astrę, co do której jakby w różny sposób reagowaliśmy. Pamiętam naszą rozmowę właśnie sprzed pół roku, że wszystkie te szczepionki były dobre, bo zwiększały odporność, więc to tak. Trzeba było wystartować. Natomiast co do samego mieszania de facto tych szczepień, czy ma znaczenie to, że kiedyś byliśmy szczepieni Astrą, teraz jesteśmy tym trzecim razem szczepieni, nie wiem, Pfizerem, czy to zwiększa? Czy to zwiększa odporność? Może zwiększyć odporność, bo urozmaicenie zadowala. Czyli jeżeli dostaniemy sygnał z innego układu, bo na czym te szczepionki się różnią? Te mRNA, jest to wprowadzony kod genetyczny i własne komórki produkują białko, przeciwko któremu mamy przeciwciała. Czyli jest to dosyć sterylne, tak? Bo mamy bardzo określony element. Jeżeli równocześnie, co pokazywałem, zachorowaliśmy, wówczas dostajemy sygnał bardziej ogólny, tak? Nie taki sterylny. Odpowiadamy na szereg antygenów, a mamy wzmocniony ten, który jest najistotniejszy przy zabezpieczeniu choroby. Mhm. Można. Okej. Mam jeszcze jedno pytanie, które też często ludzi powstrzymuje przed szczepieniem. Poczułem się, że w sumie jakby nie czują się chorzy, ale właśnie na przykład mają katar przysłowiowy, albo obserwują u swoich dzieci, że są jakieś niewyraźne i wstrzymują te szczepienia, jakby nie zapisują i tak dalej. Powinni czekać? Czy jednak patrząc, że ta fala zachorowań jest coraz większa, że my jednak potrzebujemy jakiegoś czasu po szczepieniu, aby nabyć odporności, widzimy postępującego omikrona, to powinniśmy jednak podjąć to ryzyko, a może to nie jest ryzyko, i zaszczepić się jak najszybciej? Jest to absolutnie w decyzji lekarza. Lekarz musi dziecko obejrzeć. Musi zajrzeć do gardła, musi zobaczyć, jakie są migdałki, czy są węzełki chłonne powiększone, czy ma zapalenie spojówek, czy ma katar. I czy w ogóle jest normalnie funkcjonujące, radośnie, czy nie. I to jest ważne, bo nie ma, jeżeli człowiek jest w złym stanie ogólnym, to wówczas szczepienie jest mniej efektywne. Tak? Czyli lepiej odczekać 2-3 dni, niż szczepić w złej kondycji dziecka. Lekarz to zobaczy. Pielęgniarka, no gdyby te pielęgniarki były takie, jakie kiedyś były, proszę drogi, popatrzą się na dziecko, będą widziały. Tak bardzo prosto, ktoś ma podjąć decyzję ze swoim dzieckiem, czy iść, czy nie iść, jak jest... Nie podejmować samodzielnie decyzji, iść do lekarza. Lekarz musi umówić się, zobaczyć, lekarz nie będzie. Tak, i lekarz powie, wszystko w porządku, szczep. No i trzeba szczepić. Dobrze. Proszę uprzejmie wziąć pod uwagę, ja mówię też do wszystkich, jeżeli ktokolwiek nas jeszcze słucha, że decyzje szczepienia są niezwykle istotne dla naszego własnego zdrowia i zdrowia społecznego. To musi być robione rozważnie i zdecydowanie. Że już słucha nas dość sporo, około 50 osób. Czym leczyć objawy w domu? No to jest dosyć tradycyjnie się. Czyli jak jest gorączka, no to trzeba odpowiednio się nawodnić, tak? Czyli herbatę z cytryną, z miodem, ale również wodę mineralną, żeby te jony wszystkie, które są potrzebne, żeby one były w odpowiedniej ilości, odpowiednio do wieku i tak dalej. Czyli to jest rzecz bardzo ważna. Gorączka. Jeżeli to jest stan podgorączkowy, zostawić ją w spokoju. Dlatego, że ta gorączka również powoduje to, że wiemy, co się dzieje przede wszystkim. A dwa, ono również wspomaga odporność. Przy tej gorączce człowiek jest bardziej reaktywny i to wszystko funkcjonuje na wyższym energetycznym poziomie, bo jest po prostu wyższa temperatura. Jeżeli gorączka już zaczyna być obezwładniająca, no to paracetamol. Jeżeli teraz mamy stan zapalny jakiś, można wziąć ten ibuprofen, ale ja jestem zwolennikiem paracetamolu. Paracetamol, 4 razy dziennie nawet, 250 mg. Paracetamol czy ibuprofen? Paracetamol. Paracetamol. Jakieś witamina C, D w tym momencie? Tak, nie, absolutnie tak. Są takie musujące tabletki wielowitaminowe. Co bardzo dobre są, ponieważ rozpuścisz to, wypijesz więcej płynu. Jest okej. Okej.
czy szczepiąc się na COVID, powinniśmy szczepić się również na grypę? Tak. Powinniśmy się również szczepić na grypę. Mhm. Mamy szczepionki wieloważne u dzieci. I jeżeli szczepimy blisko siebie, albo nawet w tym samym czasie, to jest szczepienie lepsze na jedną i drugą szczepionkę. Ponieważ jest to wspomagające działanie kombinowanego szczepienia. Tak trzeba się szczepić na grypę też. Ja to poziom nie... wyszczepienia na grypę w tym roku pewnie w ogóle jest niski, ale... A jest to tragiczne. Tragiczne, bo to jest w ogóle bardzo duży pakiet do rozmów odnośnie tego, w jaki sposób grypa dzisiaj i czy ona będzie atakować, czy to, będzie że atakować. Mamy zwiększony dystans, a transmisyjność grypy jest... Że, inaczej, to, że stosujemy te... Uważam, że społeczeństwo jednak stosuje i mamy te maseczki. Ja straciłem pacjentkę po infekcji grypowej. Bardzo to przeżywam do tej pory, bo chyba z 15 lat temu. Zwłaszcza ludzie, którzy mają ograniczone możliwości odpornościowe, bo po prostu są chorzy i biorą leki, które zmniejszają odporność. Wówczas ta grypa może spowodować sytuację zagrożenia życia. Mhm. Czyli rozumiem, szczepimy się na grypę mimo tych różnych... Tak, szczepimy się na grypę. A u dorosłych? No u dorosłych chyba, bo pani Sylwia dopytuje, czy u dorosłych również. No myślę, że tak. Dotyczy wszystkich. To absolutnie. Myślę, że ja odpowiadam. Absolutnie. Okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś pytania z Państwa strony, bo to faktycznie jakby się pojawiają całkiem ciekawe. Czy są jakieś wątki, Panie Profesorze, które w trakcie naszej rozmowy się nie pojawiły i jeszcze nam przyszły do głowy? Znaczy, tutaj chciałbym jeszcze podkreślić tą rzecz bezpieczeństwa szczepionki, bo to jest bardzo ważne. Także to mRNA, które te RNA wprowadzone do ustroju jest bardzo mało modyfikowane, bo ma tylko taką tłuszczową wstawkę, żeby ona się przyklejała bardziej do błony i dochodziła do środka, ma bardzo małą modyfikację genetyczną. Bardzo małą modyfikację genetyczną. Przepisuje się natychmiast i jest tak skonstruowana, że wyprodukowane białko jest stabilne. I już po krótkim okresie czasu nie ma tej szczepionki. Nie wchodzi do jądra komórkowego. Nie ma możliwości długofalowego oddziaływania. Natomiast każda sytuacja, tak jak szczepienie, badałem tych chorych, patrzyłem się na ludzi, że mogą wystąpić objawy ogólne, tak? Czy może być ból mięśnia, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, lokalne, ale to wszystko mija po kilku dniach. Mhm. Niektórzy, którzy mają te trudności, to dochodzi czasem do zaburzeń naczyniowych. Też może dojść. Ale to są wszystko przypadki w liczbach do setki na miliony szczepień. Ale każda sytuacja trudna musi nas skłonić do zgłoszenia się do lekarza. To jest jasne. Okej, mamy jeszcze jedno pytanie. Zróbmy tak, że to będzie nasze ostatnie pytanie. Właśnie odnośnie witaminy D, więc trochę dzisiaj już pan profesor na to pytanie chyba odpowiedział, ale spróbujmy jeszcze raz. Regularne spożywanie witaminy D3 faktycznie uodparnia nas bardziej na COVID? My mamy w Polsce są takie trendy, tak? Na przykład się bada poziom hormonu tyrotropowego, czy trzeba, czy nie trzeba. Bada się poziom witaminy D, czy trzeba, czy nie trzeba. Ale witaminę D trzeba suplementować wówczas, kiedy nie ma okresu słonecznego, kiedy nie wychodzimy na świeże powietrze, kiedy nie ma możliwości, żeby ta witamina D w sposób naturalny powstawała. Reklama witaminy D mówi, że w naszej szerokości geograficznej mamy wszyscy niedobór witaminy D. Mhm. Przyjmujemy, że to jest prawda, ale nie trzeba przesadzać. Okej, okay. To było ostatnie pytanie, tak jak zadeklarowałem. Jak będziecie Państwo chcieli dodać jeszcze jakieś pytania, absolutnie proszę o komentarze. Myślę, że w jakiś sposób będziemy w stanie przekazać jeszcze mądrości Pana Profesora. Ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, ja mam nadzieję, że nie, że ta fala pandemii będzie już ostatnia, ale jeśli będą się pojawiać kolejne jakieś trudne pytania, trudne zakręty w kontekście pandemicznym, będę znowu prosić Panie Profesorze o wsparcie. Ale uczciwie, że bieracie sam zgłosiłem.
No tak, tym razem ja, sam, ale za pierwszym to chyba sam. To chyba ja. Ja ci powiem, najlepiej jest, żeby pracować w parze czy w grupie ludzi, kiedy większość czy wszyscy są roztropni, wtedy coś z tego wychodzi. I według mnie, jeżeli miałbym wypowiedzieć się, to zagrożenie epidemiczne będzie z roku na rok większe, niekoniecznie o koronawirusa. Proszę wziąć pod uwagę, że mamy przed oczyma ulice dużych miast. Nie tylko w Europie, ale w Azji, w Afryce. Są tam tysiące ludzi. Jak się popatrzymy, ile jest różnego rodzaju wirusów, tych wirusów mamy niezliczoną liczbę. Ten świat jest bardzo dobrze skonstruowany. Dziwnym trafem. Ktoś to musiał dobrze wymyślić. No dobrze, to tym akcentem, niestety nieoptymistycznym, zakończmy dzisiaj. Nie, optymistycznym, dlatego że nie zdajemy sobie z tego sprawy, to wtedy będziemy budowali molochy szpitalne. Ja miałem sposobność pracować sporo za granicą i nigdy nie zapomnę szpitali w Szwecji, które były tylko pawilonowe. Tak? Wtedy możliwości transmisji są znacznie, znacznie mniejsze, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mam do czynienia z ludźmi o słabszej odporności i źle wyszczepione. Mhm. Dobra. Dobrze. Mamy tutaj sporo komentarzy dziękujących za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Panie profesorze, to była czysta przyjemność. Dziękuję Państwu. Moja lekarska powinność. I do zobaczenia w następnej audycji. Mam nadzieję, że już nie w kontekście COVID-u. Tego sobie i Państwu życzę. Do widzenia. Do widzenia.